Zaczynamy zatem nasz finał. Oczywiście finał w wykonaniu Exclusive i Armady. Po bardziej lub mniej ciężkim boju obie drużyny się spotkały po raz kolejny w finale. Dziś troszeczkę wcześniej, z tego względu, że zadbaliśmy o to, żeby nie przedłużać sztucznie półfinału. No i zaraz zobaczymy, jak to się rozstrzygnie w tym tygodniu. Podejrzewam, że wielkich tutaj rewelacji nie będzie, no ale zobaczymy. Składy nie są w żaden sposób tutaj zadziwiające. Może troszeczkę dziwić, że u Exclusive nie ma Berserkera. No ale to jest prawdopodobnie podyktowane tym, że Exclusive będzie tutaj drużyną broniącą ten punkt, dlatego zainwestowali w drugiego tanka. Być może zmieni się to po zamianie stron. No i gong rozpoczynający spotkanie. Ta armada ruszyła naprzód. A nawet dwa tanki Exclusive tutaj nie pomogą w tym spotkaniu. Widzimy po prędkości, z jaką armada przyjmuje pierwszy punkt, że jednak no, siła uderzenia to jest podstawa. Pierwszy punkt został zdobyty dość łatwo, aczkolwiek nie odbyło się tutaj bez jakichś przepychanek na tym punkcie. No już armada dostała się na drugi punkt. No i powoli zyskują nad tym punktem przewagę, ale jeszcze wejście Bugaja, bardzo dobry taran, rozrzucił atakujących, ale wydaje się, że brakuje tutaj jakiegoś dokończenia tego ataku. Brakowało Berserkera na przykład, który by podobijał leżących przeciwników, lodowej, która by ich zamroziła. Także tak naprawdę armada nie została wyparta z punktu. Widzimy Wigrid zamrożony i niestety bez problemu doczekał się rozmrożenia i uciekł. I drugi raz przewrócił się na lodzie, drugi raz został zamrożony i dopiero teraz został zabity. No i armada została wyparta z tego punktu.
dzięki temu Exclusive odzyskało trochę pola. No ale podejrzewam, że to tylko do czasu, aż armada się przegrupuje i po raz kolejny zaatakuje punkt. Zamiast walczyć na przedpolu, tak jak ma to miejsce teraz. No nic, gra zdecydowanie zachowawczo, tak jakby czekał właśnie na resztę swojej drużyny. Armada troszeczkę się rozbiegła, ale jak widzimy i tak główna siła uderzenia idzie przez najkrótszą drogę do punktu i przez tarczę właśnie Nounida. W dość ciekawym miejscu zaczyna mrozić. No i chyba nie dostaje za to punktów klasowych. Nie wiem dlaczego ciągle przedłużał to mrożenie. Prawdopodobnie został zepchnięty i dlatego takie dziwne miejsce, no ale zobaczymy. No i znowu armada. A, w armadzie też jakaś zmiana. 2, 4, 6, 7. Brakuje Berserkera. Leave me alone gdzieś przepadł. I może dlatego właśnie chłopaki sobie nie radzą z przejęciem tego punktu. No jeżeli tak miałoby się to spotkać, tak to spotkanie skończyć, to będzie duża niespodzianka, bo jestem prawie pewien, że następne spotkanie na pewno wygra Exclusive. Więc jeżeli przez to osłabienie, nie wiem czy to chwilowe, czy na dłuższy czas Exclusive wygra ten mecz, a wszystko wskazuje na to, że jest na to szansa, może się okazać, że dojdzie do zwycięstwa Exclusive. Szybki powrót. No i znowu. Bardzo dobre wyjście, bardzo dobre zachowanie tutaj paladyna. Oczyszczenie rzucone i praktycznie na wpół zamrożona armada dostała się między imadło w postaci zawodników Exclusive. Jeszcze próby jakiegoś nabijania punktów klasowych na dystans. No ale widzimy. Inkwizytor niewidzialny już na plecach dwóch zawodników armady. O, Leave Me Alone wrócił do gry. Oczywiście bez class pointów, ale może to coś się za chwilę zmieni. No i rusza główna machina napędowa tutaj ataku armady. No w trochę mało komfortowej sytuacji jest w tej chwili armada pod tym względem, że Leave Me Alone nie ma punktów klasowych, 15, które nabił, a jak widzieliśmy już lodowe przywitały go lodem na ziemię. Czyli prawdopodobnie jakieś drobne problemy techniczne. No i już słyszymy gong oznaczający, że armada jest na punkcie. Great Freezer wbiegł, został troszeczkę spacyfikowany, ale... No i tu niestety Camilso. Ale Great Freezer już tutaj pokazał lwi pazur. Przeprowadził dobre mrożenie, do tego ogień Inkwizytora i część Exclusive zostało wyeliminowanych. Zadziwiające jest to, dlaczego zawodnicy armady nie przyszli na punkt. Tak naprawdę pozwolili Exclusive się odrodzić, przynajmniej częściowo. A tak, mimo że cała drużyna armady jest żywa, jest to bardzo taki statyczny, wolny. No, Asmoja udało się zabić, no i już teraz pół Exclusive, które było martwych. Odrodziło się, ale w tym czasie pozostałe pół zostało wybitych, także dopiero teraz, z wyjątkiem Happy Bunny, wszyscy z Exclusive są już żywi. No i posiadają jakieś punkty klasowe, więc ciężko będzie... nie będzie im ciężko przebić się na punkt. Pytanie tylko, czy armada nie poradzi sobie z tym. Bardzo dobre wejście Nounida z Taranem. Cały czas, żeby zyskiwać czas, żeby budować te
przejmowanie punktu coraz punkt po punkcie i punkt został przejęty. 5 minut czasu zostało doliczone do tego spotkania. No i teraz armada już w pełnym składzie z jakimiś tam punktami klasowymi nazbieranymi mogli już przejść do przejęcia kolejnego punktu. Jak widzimy, Exclusive nie posiada żadnych krasnoludków poza The My Team na saperze, więc wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że raczej nie będzie tutaj wielkiego problemu z przejęciem tego punktu. No, Exclusive nie da rady się zabudować na punkcie, na tym wielkim kole krasnoludzkim. I armada, widzimy, przez chwilę chyba nie mogli się dogadać, kto ma otworzyć bramę. Nikt nie otworzył, więc armada przebiegła przez tunel. Bardzo dobre rewejście, no need, świetny taran, ale błyskawiczna odpowiedź Exclusive. Uwięziony w klatkę, zaraz potem Thunder Bunny, dawniej Happy Bunny, rzucił Skyfire i tak naprawdę cała armada została tutaj odparta dość sprawnie. No i to jest ta różnica tych punktów klasowych. Przez chwilę, kiedy armada grała w dużym osłabieniu bez głównej siły napędowej, czyli tak naprawdę Berserkera, nabili sobie tyle punktów klasowych, że teraz to mogło zaprocentować. Jak będzie w drugiej akcji, no to już może być troszeczkę inaczej, ze względu na to, że tych punktów oczywiście ubyło. I jak widzimy, armadzie udało się przebić na środek. No, Exclusive praktycznie całkowicie wyeliminowane z gry, no już raczej nie zdążą przybiec na punkt. 3,5 minuty został przejęty trzeci punkt. No a czwarty jest jednym z tych punktów, do których jest daleko, i to jest główna przyczyna problemów z dotarciem. No ale tutaj wierzymy w Vigrida, raczej nie powinno być problemów z teleportem i szybkim przetransportowaniem armady na ten punkt. No ale nie wiadomo, czy to w ogóle będzie potrzebne, bo jak widzimy, bardzo dobre wejścia tutaj poszczególnych zawodników, wyeliminowane połowa Exclusive i armada rozpoczyna przejmowanie punktu. Jeszcze wejście Asmoja, bardzo dobry taran, ale też sam taran odwlekający jedynie to, co nieuchronne, bo nie było nikogo za nim. Aceberg, jak widzimy, tutaj daleko. Nikt nie zamroził przewróconych zawodników atakującej drużyny, więc to była tylko drobna, chwilowa niedogodność. No i już armada w drodze na ostatni punkt. Slaughterfest. Monster kill. No jak widzimy, no niewiele tutaj opór jest nieduży i praktycznie z marszu punkt został przejęty. Także pierwsze spotkanie skończyło się zdecydowanym zwycięstwem armady, no ale musimy pamiętać o tym, że to była drużyna atakująca, a na mapach tego typu, jak właśnie krasnoludzki kamieniołom, drużyna atakująca ma dużą przewagę. Nawet teraz, kiedy zredukowano liczbę zawodników grających w meczach do 8 zawodników dla każdej strony, to i tak drużyna atakująca jest w przewadze. No i jeżeli mamy do czynienia z takimi klasowymi zespołami jak Exclusive czy Armada, to wiadomo, że na pewno prędzej czy później do przejęcia poszczególnych punktów dojdzie. No i za chwilę rewanż. No tutaj nie powinno być też wielkich niespodzianek. Exclusive też gładko powinno przejąć ten punkt i tak naprawdę o finale zadecyduje ostatnie spotkanie, gdzie będziemy świadkami zdecydowanie lepszego widowiska.
chociaż ta mapa kopalni Gormholmu, to jest mapa, na której Exclusive ostatnio pokonało armadę, więc zobaczymy, może się uda. Tutaj chwila nieuwagi na tej trzeciej mapie będzie oznaczała, że drużyna przeciwna będzie nabijała punkty, które są tutaj niezbędne do zwycięstwa, a potem, jeżeli będzie to wyrównany mecz, te drobne sekundy mogą zadecydować. No i mamy rewanżowe spotkanie. Widzimy w Exclusive jedna zmiana. Tis na Berserkerze w miejscu Asmoja. Czyli zastąpienie Berserkera, tanka Berserkerem. Pierwsze starcie. No widzimy, że tym razem armada sobie bardzo dobrze poradziła z Exclusive. Nie wiem, czy tutaj rezygnacja z Asmoja nie była złym rozwiązaniem. Z tego względu, że Bugaj ma troszeczkę słabszą postać. Nie mówię, że gracz jest gorszy. Po prostu ten tank ma troszeczkę mniej życia. Przez co troszeczkę, no jakieś 6 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Asmoj ma 33 tysiące, Bugaj ma 27,5 tysiąca. No to mogą być takie szczegóły, które zadecydują. Jak widzimy, armata bardzo mocno wysunięta. No i tak naprawdę Exclusive ciężko się przebić. To spotkanie z pewnymi podtekstami. Pamiętamy, Thunder Bunny grał w armadzie, ja jeszcze jako Happy Bunny, potem zmienił ksywkę. Physician z kolei jest etatowym healerem z Exclusive, także no na pewno bardzo ciekawe będzie rozstrzygnięcie tego finału.
prowadzimy ekskluzji w mocnej defensywie. Tak jakoś jakby brakowało im zdecydowania w tym ataku, no ale widzimy. Od razu klatka, Impression jest naprawdę bardzo dobrym inkwizytorem. Na forum, europejskim forum Panzera pojawił się ostatnio po raz kolejny. Zresztą taki temat, w którym osoby zarejestrowane na forum zawodnicy z Panzera z Europy zastanawiają się, kto jest najlepszym zawodnikiem na poszczególnych pozycjach, poszczególnych klas. Na pewno Leave Me Alone się przewija w rankingach jako najlepszy berserker. Jeżeli chodzi o tanka, to Asmoy na pewno jest. Tutaj jeżeli chodzi o saperów, to Damighty i z Vigridem konkurują. No wydaje mi się, że jednak Vigrid jest odrobinę lepszym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o zawodników na pozycji Paladyna, to tutaj Physician i Hematogen są dwa typy, jak dobrze pamiętam, wyszczególnione. Można by się zastanawiać, no w każdym razie obydwaj zawodnicy grają dla armady, więc to jest na pewno zdecydowany plus dla tego zespołu. Co mamy następne? No jeśli chodzi o ogniste, to zdecydowanie Happy Bunny. Lodowe Ace Bear, Great Freezer, tam się chyba pojawił. Impression także. No i właśnie ten Impression. Na Inkwizytorze nie został przez nikogo wymieniony, co wydawało mi się troszeczkę zaskakujące, bo ponoć nie gra on za często w grach publicznych i dlatego może nie jest tak znany. Ale jak widzimy, tutaj kolosalną pracę dla armady wykonuje. No i wszystko wskazuje na to, że ten mecz może się zakończyć już, ten finał może się zakończyć już po dwóch meczach. Co na pewno... Mogłoby być zaskoczeniem. Somebody stop him. I widzimy po raz kolejny armada odparła tutaj na uderzenie na wałę Exclusive. No i wydaje się, że Exclusive tak nie za bardzo ma pomysł na przeprowadzanie jakiegoś takiego bardziej zdecydowanego ataku. Chociaż to może wynikało z tego, że czekali na tego Berserkera. No ale już, dobre wejście Great Freezera. Chociaż Bugaj bardzo dobrze kontroluje tutaj pole gry i osłania swoich zawodników magiczną tarczą. Widzimy, Tiz zastanawia się nad taktyką, jaką przyjął Exclusive. Prawdę mówiąc, też mógłbym się zastanawiać. Nie wiadomo, dlaczego Exclusive próbuje tutaj ataku górną częścią mapy, to znaczy tym przejściem tutaj na tym wzgórzu po w tej chwili lewej stronie. Zastanawiająca taktyka, no i chyba średnio skuteczna, bo tak naprawdę żeby coś osiągnąć, armada musiałaby wejść głębiej w ten wąwóz i wtedy Exclusive powinno szybko wbiec na punkt, ale to jest tylko takie odwlekanie. No. Bo ani armada nie wbiegnie, nie jest to drużyna pierwsza lepsza, która mogłaby się na to nabrać. Ani oni... A także nawet jakby to zrobiła, to podejrzewam, że zdążyliby się cofnąć. No i widzimy, no tutaj jakiś Skyfire poszedł, Exclusive na punkt, no ale tak naprawdę już to jest armada i już tworzy przewagę liczebną. Tak naprawdę drużyna Exclusive się rozdzieliła, Swift widzimy, w tle się wywalił. Exclusive się rozdzieliła i armada zniszczyła ich etapowo. Najpierw część, a potem drugą część. I to na pewno nie takie były plany tego, kto układał plan Exclusive. Plan ataku Exclusive. No i znowu, praktycznie całe Exclusive poza Happy Bunny
rozbite, martwe, a armada obudowuje się na pozycji obronnej. Somebody stop him. Mega kill. The good slaughter fest. Tak wydaje się być troszeczkę bardziej zdecydowany, no ale teraz pytanie, no Stanley szedł chyba troszeczkę za głęboko. No i Exclusive dostało klątwą tak naprawdę i znowu zostali wybici do nogi. Także... chyba nie jest droga, którą powinien ten zespół podążać. Na pewno nie w tym spotkaniu. Wydaje się, że Exclusive dzisiaj gra troszeczkę bez wyobraźni. Te ataki są takie jakby od niechcenia i zdecydowanie to jest za mało jak na świetnie dysponowaną armadę. Zatem bardzo dobre tutaj bardzo dobre zagranie Grace Freezera, który ciągle rzuca lód pod nogi, skutecznie obniżając mobilność jednostek przeciwnika, przez co wydaje się, że to pole jest dla Exclusive dzisiaj nie do zdobycia. No i teraz Bugaj tak naprawdę z tą tarczą, no nie nadążał. Wszyscy byli przed nim i on tak naprawdę chronił tylko siebie, nawet jak widzieliśmy klątwą po mnie obronił Tiza, który teoretycznie był przez niego chroniony, osłaniany. Jeszcze jedna próba, widzimy po dwóch czy trzech próbach przedostania się górną częścią mapy na ten punkt. Exclusive przestało już próbować takich taktyk. No i teraz bardzo dobre zagranie Essera, który prądem praktycznie wyelił całą drużynę Exclusive po natychmiastowym zamrożeniu. Mimo, że ta mrożąca, nie pamiętam, nie spostrzegłem, która to dokładnie była, została zabita przez Vigrida, podejrzewam, przez Tamaitiego, to i tak Essar tutaj wykończył całą drużynę. No i widzimy Exclusive w mocnej defensywie, zadziwiające jak na drużynę atakującą jeszcze na takiej mapie. No ale cóż, no widać nie jest to optymalny skład, nie jest to najlepszy dzień tej zawodników z tej drużyny. W międzyczasie pojawił się Lirnex na miejsce ognistej Stanley'ego. No ale nie wiem, czy jeden Inkwizytor w tym momencie jest w stanie odwrócić los tego spotkania. Zostały ostatnie 4 minuty, no i jeżeli Exclusive naprawdę nie weźmie się w garść, to może to już być koniec dzisiejszego finału. A może po prostu Exclusive zasugerowało się taktyką Unitedów i też postanowili nie zdobyć nawet pierwszego punktu. Tylko, że powinni się jeszcze troszeczkę chować po
za kamieniami. 56 zabójstw z rzędu w Leave Me Alone, to nie pozostawia złudzeń, kto jest najlepszym berserkerem na europejskim serwerze. Nawet Vigrid doszedł do 10 killi, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na sapera, który przypomnijmy jest postacią supportującą, pomocniczą, której nie jest celem, nie jest zabijanie. Znowu Exclusive próbuje górą, ale to jest tylko tracenie czasu tak naprawdę, tak mi się wydaje. Bardzo rzadko i to chyba tylko w początkach europejskiego serwera zdarzało się, że drużyna atakująca tą stroną miała jakieś szanse. Mam wrażenie, że Exclusive jest już w totalnej rozsypce. No i nawet to tutaj przejście na dwóch orków na punkt niewiele zmieniło. Jak widzimy, armada się wyroiła z każdego kąta i Exclusive jest powoli, stopniowo, osoba po osobie, zawodnik po zawodniku eliminowany z tej gry. Igry już 12 kili, ale coś... Leave me alone. Albo zginął, albo przestał nabijać punkty. Monster kill! Ostatnie pół minuty, no nic nie wskazuje na to, żeby Exclusive tutaj miał jeszcze coś zmienić. Aczkolwiek chłopaki próbują, no. Przebijają się na ten punkt, niestety są to pojedyncze sztuki, pojedynczy zawodnicy, którzy nie mają szans przy świetnie dysponowanej armadzie zmienić tego wyniku. Ostatnia sekunda. Aha, to już jest chyba po meczu. Chociaż jeszcze zawodnicy, tak jakby tutaj, nie przejmuje, więc nie ma żadnych inkwizytorów. No i armada wygrała dzisiejszy finał w dwóch spotkaniach. Exclusive w obydwu nie istniało. Przez chwilę, kiedy nie grał Leave Me Alone, prawdopodobnie z przyczyn technicznych, armada troszeczkę stawiała gardę w obronie, ale na tym się tak naprawdę skończyło. No to na tym kończymy nasz dzisiejszy stream. Do zobaczenia za tydzień.